No, hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony gra w Mir. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Dzisiaj właśnie kontynuujemy robić... Kontynuujemy w planach? Tak, nie, inaczej. Mamy w planach robić zadania poboczne. Trochę tego będzie. A tak w ogóle z góry przepraszam na wstępie już, że wczoraj nie było odcinka, ale naprawdę wybaczcie. Taki dzień był, że dalej jeszcze szczęka mnie bolała, a dzisiaj jest trochę lepiej w sumie. Także mogę trochę ruszać nią. Ale... myślę właśnie, co by tu porobić. Ten gwint... Dwa tylko zadania są, ok. To bym w sumie zrobił. Co my tu mamy, a główne? Niech... A, do Priscilli. A to Priscilli to później zrobimy. Dobra, najpierw tu. Wróg publiczny, a później udamy się do Priscilli. No, płotka, co ty, głodna? O, okej. Okay. Czekajcie, gdzie my mamy najbliżej? Tu w sumie mamy najbliżej. Tak, no to wychodzi. Dobra. Okej. Okay. Porobimy tych zadań pobocznych, żeby już mieć spokój. Z nimi, na jakiś czas zresztą. Dobra. Tak jest, już dojechaliśmy do drogowskazu. Przez szybka podróż, bo czemu by nie. I przenosimy właśnie się w te miejsce. O, niedaleko, okej. Okay. Kryjówka temerskich partyzantów. No tak, a bliżej już nie ma nic. Nie, dobra. Rezydencja Wegelbudów. Okej, okay, ale to chyba inne zadanie było wcześniej, pamiętam. Parę ładnych odcinków temu. Ojku. Właśnie tak nie wiedziałem, w co grać i odpaliłem sobie Wiedźmina i myślę, a, nagram. Bo przecież wczoraj nie było, to dzisiaj trzeba jakoś wynagrodzić. Nie denerwuj mnie, gościu. Dobra, nie wchodzimy tu. Tędy przejdziemy. No i przez górę może się uda nam przedostać. Okej. Okay. Wiedźmin, tak właśnie, Wiedźmin, fajna, długa gra. Ale od razu mówię, czekają nas dodatki. Także, żeby nie było, że tylko fabuła i... znaczy fabuła, podstawowa część gry. Bez dodatków, ale nie, będą dodatki, będą. Właśnie, Wiedźmin fajna gra. Coś miałem mówić i myśl mi uciekła. No trudno, może wróci później. Aha, właśnie, że po Wiedźminie nas czekają też, oj, masa dużo innych gier i przeróżnych. Poprzez stare tytuły, jak i nowe. O, dobra, jesteśmy. Jest Tajar, jeśli dobrze czytałem. Z nim czy z nim pogadać? Nie? A może z tym? Oj, trochę tak mój szedł. Dobra, z nim jednak pogadać. O, ktoś go zwęgliło, chłopa. Żeby pułapki Filipy. Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopot. Przysyłam mnie Radowi. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! O Boże, tępaki. Nawet nie wiedzą. Czego się dowiedzieliście właśnie? Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Mili jak zawsze. Klucz do kryjówki Filipy Eilhart. Okej, okay, mamy. W sumie łatwo poszło. Widzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewnie jest mamy im tylko pomóc. To, że tam była.
A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sobę i uciekła. Leciała przez cały Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Przekonamy się. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Ailhan przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życia. Spoko. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. No, raczej wątpię, żeby siedzieli i herbatkę z Filip popili na dole. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. No właśnie. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jaki miły gościu. Dobra, czyli kota trzeba przyszykować. A, już jest kot, dobra. Schodzimy. Pyk. No i powoli, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Przez upadek. Dobra, weźmy tego. O, tak coś podejrzewałem. Dobra. Właśnie, podnieś zapiski. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. Sigismunda Glogera. Okej. Okay. Tym się przemieszczę. Okej. Zawsze ktoś ciekawski może przeczytać, wiadomo. Ja to powinienem chyba czytać, ale poza nagraniem. Dobrze, tutaj... Musi być mechanizm otwierający drzwi. Coś jest. Jakaś płytka też. Aha, to ta brakująca płytka, okej. Aha, okej. Wszystko jasne. Dobra, tutaj mamy coś. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Możemy zapalić. Trudniej się tu poruszać. No właśnie. Nie możemy, znaczy nie mamy takich eliksirów, żeby zamienić się w sowę. To by było dopiero jazda, nie? Wiedźmin sowa? Albo jakiś orzeł? Czemu nie? Kot się skończył. Abym spadł stąd. Dobra, nie chcemy tego. Dobra, tędy w sumie idziemy. No tak, bo Geralt nienawidzi portalu. Lotka, okej. Okay. Sobie pióro, dobrze. Co my tu mamy? Skrzynek jakiś? Biedny bym powiedział. Bez skarbów. Tutaj leżą te trupy. Mogłem się spodziewać, że zastanę tu na kres. Gdzie? Miecz wyciągaj, Geralt. Dobrze. Już puste są? A nie. Aha, jeszcze szybko przed odcinkiem na... Kot nam się skończył. Alkahest znaczy się. Przed odcinkiem właśnie rozdałem sobie szybko punkty. Bo nie wiem, czy będziecie coś... Nie, no może nie będzie to aż tak przesadnie, bo YouTube lubi przyciemniać filmy, z tego co wiem. Co ja się będę męczył? Zbadaj. Ogniwo zasilające portal nie działa. Że da się je naładować którymś ze znaków. Może Ardem? Tak myślę. No, znaku Ard, no też fakt. Jest napisane. Okej. Dobre. Dzisiaj myślę, że solidne dwa odcinki i... Ale zobaczymy. Nie no, dwa na pewno będą dzisiaj. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpieczny. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta.
Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. No dobra, to ma się tu wydarzyć. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhardt. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonki, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nikt nie przyjdzie. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? No nie, no. Gościu. Bądź grzeczny, oddaj kryształ. Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. No i o to mi chodziło. Bardzo dzięki. Dobrze, umieść kryształ, idziemy. Kod się skończył. Tu mamy skrzynkę, oby bogata. List do Filipy. Kochana Fili. Fili. O. Muzyczka nastrojowa do listu. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. To rzeczywiście ciekawe. A jeszcze weźmy rozejrzyj. Nie, to tu raczej nic nie było. Nie. Oj, ty. Lupa. Kolejne pióro. Właśnie. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Okej. No i tu druga skrzynka. No patrzcie, dobrze, że wróciłem. No, ale niezbyt dobre rzeczy są. No trudno, zawsze jakieś surowce, materiały się przydadzą. Tutaj musimy wsadzić to. Tak. No, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No jakoś. Geralt, przecież wiesz jak. Bom. I zrobione. O, akurat tak stanąłem, że mnie wciągło. No dobra. Myker. Mogliby dać jakiś... nie wiem, kamień trolla albo coś. Mykery też są mogli. A, schował się. Paskuda, no. Dobrze, dostał. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj... aha, tu jakieś coś, nie wiem, okej. Tutaj to... pyk, kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. No dobra, to my już wiemy, ale tu coś, nie? Portal, okej. Nie ma tu nic więcej? Nie, nie ma. A ciekawe, czy można medytację zrobić? O, można, o, ale ja... bo kota bym użył, a nie tak ciągle chodząc i... albo pochodni, ale to też mi widać. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. Uuu, shit. Aha, dobra, tędy nie. Aha, okej. Okay. Ja, może jednak tędy. Oj, wolę nie ryzykować, bo z tego co widzę to wysoko jest. Musimy wrócić. Aha, okej, okay, tędy jeszcze. Dobra. Ciekawe, dokąd prowadzi. Jest. No, siemanko. O, wy paskudy jakie. O, wy mędy. Ja wam dam zaraz. Leżę, powiedziałem. No. Geralt, no. No, Geralt. Też, ale chciałem przeszukać i to... dobra. Tu my nic nie mamy. Tam była kobieta martwa. To raczej nic nam to nie da. Kobieta? Nie, halo. Tak szybko przyszedłem, myślałem, że to kobieta. No, ale no, dobra, nieważne. Jeden z tych chłopców to tym bardziej nam jest zbędny.
Pójdźmy sobie w tą, tutaj, w tę stronę. Aha, no to raczej daleko nie zejdziemy. Dobra, wejdźmy sobie tutaj z powrotem. Z tym ogniwem zasilającym, zapakujmy je tam. Bym, bry, bym, 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 bry, bym, bym. Dobra, jesteśmy. Pyk. Hard jest. No, Geralt, co tam? Bum. I portal zaraz się włączy pewnie. Pyk. Oj. Ojejku, mam nadzieję, że nikt nie ogłuch. Musiałem kichnąć, przepraszam. Przepraszam, dobra. Przepełnienie jesteśmy. No to jeszcze lepiej. Co my tam za śmieci w ogóle mamy? Aha, okej. A to możemy sobie wykorzystać zawsze to trochę. Miejsca się zwolni. Dobra. To wyrzućmy, to też. I to też. Zawsze to 6 kg więcej. Dobra, tu my nic nie mamy. Tu sobie zapalmy. Tu wszyscy są martwi. Kot mi się skończył. Żyć, nie umierać. O, ale tu za to mamy skrzynkę. Ulepszony dekokt Rafarda Białego. Wyśmienite siodło. No patrzcie, jakie rarytasy nas spotkały w skrzynce. O, tutaj jeszcze chyba widzę skrzynkę, jeśli się nie mylę. Ta jest. Bo to myśliwskie. Lipa. O, niestety, niestety nie. Lipa, lipa. Wyrzuć. Tak, jesteśmy już prawie z wagą na styk. Dobra. Także niestety obejdzie się bez tych butów. Tam jeszcze? Tu nic nie ma. Tu coś chowanego? Schowanego? Nie, nic nie ma. Dobra, okej. Tam nasze rzeczy zostaną. Coś dużego chyba rykło. Oho. I fryt. I fryt. No dobra, okej. Uj, shit. Dobra. Jesteśmy na takim poziomie, że on poszedł szybciutko. Dobrze. Pyk. Co my tu mamy? Aha. Runiczny Darzbuk. Czy Darzbuk? Darzbuk chyba, nie wiem. Esencja z golema, dobrze. Schowaj miecz. Szybka. Oj, nie to. No to całą noc będziemy z tego co wygląda. Na to wychodzi, znaczy się. Dobra. Tutaj nie byliśmy, dobra. Tu pójdźmy sobie szybko. Zawsze jakieś skarby mogą się trafić. Nigdy zaś nie wiadomo. Prochy, sztabka, okej. Tu widzę coś dobrego będzie. Tu coś wyczułem, coś dobrego. I to skrzyneczka jest. Len, sztabka dwimerytu, księżycowe drobiny, jaśniejąca ruda. No patrzcie. O, shit, śmieci. No to nie chciałem tego. Szansa na podpalenie. Okej, okay. Nie. Nic z tych rzeczy nas nie tam. Dobre to jest, chociaż słabe. No to wyrzuć, bo to 6 kilo waży te siodła, jest słabsze, to po co nam to dźwigać za jakieś 150. No tam, jeden miecz chyba tyle kosztuje, także spoko. Chyba to wszystko, nie? Każdy kąt przyjrzałem, tak jest. Przejrzeliśmy wszystko, idziemy dalej. Teraz tutaj sobie pójdźmy. Co my tu mamy? Okej, okay, jesteśmy. Kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Aha. Albo z kimś walczył, zakrwawiony na życie swoich eksperymentów. Filipa przeprowadzała jakąś operację. Nie bierzemy tego. Dobra, tutaj jeszcze coś mamy. Notatki, prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Może coś czegoś się dowiemy, fajka, no to szczególnie o Filipie. Megaskop, osmolony i nadpalony. No. Może któryś z kryształów przetrwał. Megaskop, osmolony i nadpalony.
Może któryś z kryształów przetrwał. Może? O. Kryształ z megaskopu. Jest. Mocno okruszony. Ale jest. Zawsze tam coś, nie? No halo, Geralt. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma czasu do stracenia. Dawaj, idziemy dalej. Powiedz Radowitowi, czego się dowiedziałeś o Filipie. Okej. Okay. Czyli wygląda, wychodzi na to, że nie ma Filipy w tym elfiej jaskini. Okej, okay. Czyli musimy wrócić. Chyba to wszystko przejrzeliśmy. Tak, na to wychodzi, że tak. Czekajcie, dobra, tutaj, pyk. Dobra, pyk. Przechodzimy przez te portale. No to Geralt się będzie dzisiaj portalowo czuł. Teraz tędy, spadamy stąd. Ciekawe jak, no właśnie, co z tymi łowcami, czy nas po prostu puszczą? Tego nie wie nikt. Chyba, że coś im się odwiedzi i będą chcieli nas zabić. No to życzę im szczęścia i powodzenia. W próbach. O, już, pa, zeszli jednak. Okej. Okay. Żyjesz. Patrz, jeszcze jakiś zdziwiony. Znalazłeś coś? Nic nie znalazłem. Spopielone notatki, wiedziałem. Gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. No, no widzicie, jakie to mędy są. Mówię prawdę? Mówię prawdę. Wy łowcy jesteście za bardzo podejrzliwi. Nie bez powodu. No. Brać go! No, chciałem po dobroci, to masz. Zjedz mój, moje ostrze. Smacznego. No już ręką nic nie zrobisz. Ty tym bardziej. O, dobrze, pociachani, idziemy dalej. To nie, bo będziemy przeciążeni. Jakaś laleczka wodu, what the hell. Nie, 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 jeszcze tu. I tu. Dobrze. No i to wszystko. Chowamy miecz. Wspinamy się do góry. Dawaj, dawaj. No, Geralt, dawaj. No, ale półkoda się skiepściła. W sumie trzecia nad ranem. Szybka podróż. Zobaczymy. Fajnie by było, jakby się udało gdzieś tam bliziutko. A, i można, i tak. Okej. Okay. Pyk, tutaj poproszę. Chyba musimy zrobić porządek z ekwipunkiem, bo za dużo rzeczy dźwigam niepotrzebnych, których w ogóle nie używam i nie korzystam. Także zobaczymy. No, zobaczymy. Per, per, per. Ojejku, jejku. No, dzisiaj jest git. Dobry dzień. Szczena mnie nie boli, można gadać do bólu. Dobra, do Radowitka idziemy. No ale jak mam się trzymać ciebie z daleka, ty parszywcze, jak muszę z tobą pogadać. To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukać? Naprawdę? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Einhardt. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Chłopiec, jakbym chciał się gwałtownie ruszyć, to jestem szybszy, bo jestem Wiedźminem. Myślałem, nie zdążył mrugnąć. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Einhardt? Nie będę mu mówił prawdy, od razu mówię. O. Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuchł pożar. Prawdopodobnie spłonęła.
Koniec godny czarownicy. Masz jakieś dowody? No, dowody, co? Może ci spalone niby... No, w sumie można by, nawet by się baran nie zorientował. Niestety nie. Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilkart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. No to zetniemy ci łeb od razu. Dobra. Honor i ojczyzna. Tu zadanie zrobione, to się cieszę. Do Priscilli bym jeszcze chciał się udać. Dobra, od szkutnika wygrać kartę. Okej, okay. Barona Wróża, chatka z Podgajów, okej. Okay. I tu, podnicę do Kłębka. Tu misje z dodatków. Aha, i to będzie w sumie jak na tyle... Tyle. Jeszcze zostały zlecenia. O, to zlecenia byśmy też mogli porobić. A to chyba zrobię taki odcinek specjalny ze zleceń. Dobra, przenieśmy się tu. Jeszcze tablice wszystkie nieodkryte, także wesoło jest. Dobra, o, na rynek. I z rynku od razu pójdziemy do kowala, czy tam płatnerza, sprzedać te śmieci, które wnosimy i nam zalegają w bagażu. Nam ciążą w sumie, bo na styk wagi mamy 190 na 190, także nie może tak być. Ojejku, dobra. Zobaczmy. No, zadania i co tam? Zlecenia i poszukiwania. Tak, no. Zlecenia na przeróżne potwory i nie tylko. I poszukiwania tych wszystkich schematów wiedźmińskich szkół. Także może być ciekawie. Fajnie by było zrobić taką hiper fajną szkołę. Oj, przycięło się. Dobra. Gdzie tu był kowal? Ktoś pamięta, ktoś wie? Ciecho tam. Gdzie był kowal? Karczmasz. Nie. A, tu aż. Ojejku. Dobra, cofniemy się troszkę. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Albo nie, na razie nie. Na razie się nie będziemy cofać. Tutaj wejdźmy sobie, jak już jesteśmy praktycznie obok. Na górę, okej. Okay. Tutaj są schody, dobra. Tam oni się przygotowują? Fajnie. Grajki już widzę, grają na skrzypkach i innych rzeczach. Aha, tutaj, okej. Już bym wyżej poszedł, niepotrzebnie. A co ci do tego? Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łap łowców czarownic. Ale najpierw musimy znaleźć Dudu. No właśnie, Dudu. Co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego. I wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. No. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie możesz się ukrywać? No to... Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. No tak. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A patrzę, poznałaś, że to nie Jaskier. Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Aha, no tak. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc. Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Iryna i jej trupa dużo mu zawdzięczają. No dobra. Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler.
I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? No, na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu, a jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Że zaczął z wami występować. Tak, ale teraz Irina ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. Możemy wykorzystać przedstawienie. Właśnie. Wpleść w tekst której ze sztuk wiadomość dla Dudu, że udało mi się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. No w sumie też fakt. Coś, o czym bo jak wszystkie sztuki zna na pamięć, no to tak trochę wątpię, żeby przyszedł. Tak jak Priscilla mówi. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Dobra. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Jak będziemy pisać sztukę, no to fajnie. O, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Zaciąłem się na początku. Tak jak Geralt, ale okej. Dobrze. Tak, pewnie wszystko jasne. No, mniej więcej. Mniej więcej. To wystarczy. Teraz musimy znaleźć odpowiednią. Nie byłbym tego taki pewien. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z powóz. O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie. I doplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz dopler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina. Który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie! Ukochano! No, co ty na to? Dobry pomysł. Tak myślisz? Może Lorenzo być. Molla, tak. Pasuje. Nawet bardzo bym powiedział. Czekaj. Do historii Geralta. Wystawimy historię o jeżu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczenie, klop, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale to chyba wszyscy dobrze znamy, nawet z serialu polskiego. No, to postanowiono, z Michałem Żebrowskim. Historia z jeżem. Dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Jaskier ci to potem wyjaśni. Już to widzę. Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę, tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy oczywiście, nad tym razem, nie. Ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Może być ocalenie Dopplera, jest krótszy, więc łatwiej go zapamiętać. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i zaklętym jeżu nie ma żadnych doplerów. Nie szkodzi. Zamienimy jeża na doplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje doplera. Jasne? To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Komedia czy dramat? Dramat. Komedia? Kurde, bym wziął komedię, ale to tak może być... No nie wiem. Komedię. Czy drama? Dramat? A weźmy komedię, chociaż będzie śmieszne. Będzie komedia. Tam drama to będzie zwykłe przedstawienie, myślę. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu.
Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, nic już nie mów. To po co pytałam, no? Jak się lepiej zna na sztuce. Oho, my to już tam nie wiadomo ile śpimy. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? No nie denerwuj mnie. Wpleciesz do tekstu coś w rodzaju no właśnie. Przyjdź do Zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisałaś ją specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt no z Dudu. No właśnie. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madam Irinie. O Boże. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Tak to jest, jak nikt nie słucha Wiedźmina. Dołącz do nas później. Bywaj. Oj, Priscilla, no. Zajęła się... Skupiała się tak... Tak bardzo na sztuce, że... Oho. Ty, czekajcie, ja sobie zrobię zdjęcie tego. Bo wiecie czemu? Lepiej sobie zrobić zdjęcie, bo jak tam będą wybory w sztuce, to żeby się nie machnąć. Gdzie tu jest zegarek? Dobra. Już mamy 36 minutę, także myślę, że sobie można zakończyć tutaj odcineczek, bo te misje są długie. Długie, niedługie, żeby też nie robić 2 godzin odcinkowych, tylko z godzinkę na 2 odcinki. I tyle, wyjdźmy tylko z tego. Dobra, tutaj sobie w tym miejscu zakończymy, ja sobie zakończę nagrywanie, także jeśli wam się podobało, wiecie co robić, łapka w górę, mile widziana, sub, jeszcze mile widziany, z dzwoneczkiem bardziej mile widziany, tak? Chyba tak, dobra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa, pa.